Averkamp malował ten obraz, kiedy miał 23 lata i dopiero rozpoczynał swoją wielką karierę malarza pejzażysty. To, co jest bardzo charakterystyczne dla sztuki Niderlandów tamtych czasów, to właśnie pejzaże. I tak naprawdę pejzaż holenderski, pejzaż niderlandzki zasługuje na osobny live, ale ja tylko krótko Wam powiem, skąd się wzięła taka fascynacja pejzażem w Holandii tamtych czasów. Pamiętacie może wojnę hiszpańsko-niderlandzką? Wspominaliśmy o niej chociażby mówiąc o relikwiach. Powoli Holandia odchodzi od katolicyzmu. No i czym zastąpić te wszystkie biblijne sceny i tych wszystkich świętych? Otóż wielką inspiracją stała się natura, a także pejzaż miejski. I Henryk Averkamp właśnie jest malarzem, który nazywany jest czasem ojcem pejzażu zimowego. Już za młodu studiował sobie u boku Gillisa von Königslu. To był taki pejzażysta, powiedzmy leśny. Jego fascynowała natura z lasu. Natomiast Averkamp prawdopodobnie już wtedy bardzo uwrażliwił się na ten pejzaż i stał się takim doskonałym obserwatorem. Zobaczcie, na tym obrazie my dosłownie możemy usłyszeć te wszystkie dźwięki, to szuranie, to ślizganie, ten stukot różnych narzędzi, powozów, oskuty lód. Tak naprawdę malarz nigdy nie mógł usłyszeć tych dźwięków, bo był niemy i w związku z tym przypuszcza się, że nie słyszał. Natomiast miał na pewno wyostrzony wzrok i to pokazał w swoich obrazach. Słuchajcie, na tym obrazie doliczono się prawie 200 osób. To są różne mini sceneczki rodzajowe. Mamy tu cały przekrój przez takie typowe holenderskie miasteczko. Jak artysta zdołał zmieścić te wszystkie postaci w obrazie? Ano zastosował pewien trik, mianowicie przesunął linię horyzontu, trochę ją podwyższył, w związku z czym zobaczcie, że horyzont przebiega mniej więcej w połowie obrazu. I dzięki temu dało się tam po prostu dużo zmieścić. A sam Averkamp miał okazję doświadczyć naprawdę surowej zimy. Słuchajcie, XVII wiek w Europie to są bardzo mroźne zimy. Na pewno słyszeliście opowieści o Bałtyku skutym lodem. Tak też było w Holandii. Słuchajcie, zamarzały rzeki, zamarzło nawet morze. Oczywiście nie w całości, ale ziemię skuł lód, w związku z czym ta zima stała się wielką inspiracją, ale też taką częścią historii i pewnej tradycji Niderlandów XVII wieku. Co mamy na tym obrazie? Czekajcie, tutaj sobie przewiniemy. Moi drodzy, wszyscy wylegli na piękny zimowy spacer. Zobaczcie, tu nie wali śniegiem, no musi być porządny mróz, ale panuje taka dość sielankowa atmosfera. Zobaczcie, mieszczanie, biedni, bogaci, super bogaci. Ta grupa pośrodku przyszła tu się, krótko mówiąc, wylansować. Zobaczcie na te stroje, bogato zdobione, jakieś pióropusze na kapeluszach. No ta piękna biżuteria, która zdobi suknie i płaszcze tych pani. Bogactwo, tak? To jest jakaś arystokracja. Ale po prawo jedzie sobie jakiś może kupiec, tak wesoło macha nogą, on tam się przyjechał po prostu poślizgać, a tutaj w rogu ktoś z biedniejszej warstwy społecznej niesie snopek słomy. A więc cały przekrój społeczeństwa holenderskiego tamtych lat, od biednych do super bogatych. No i sporty zimowe. Moi drodzy, kogo tu mamy? Przede wszystkim saneczkarzy. Saneczkarstwo. Zobaczcie, mama wyszła z dzieckiem na sanki. Potem druga środkowa część, taki fragment obrazu już z tej dalszej perspektywy, więc postaci trochę małe. Tatuś na saneczki wyszedł z dzieciakami, a tam znowu grupa kumpli, a taki sobie pociąg zrobiła i pędzą po tym lodzie. No, widać, że nie wszystkim się udało. Niektórzy złapali po drodze zająca, przewrócili się na tym lodzie, ale próbują dalej. Bogate damy mogły urządzić sobie przejażdżkę, taki kulik, a może po prostu korzystały z jakiejś lokalnej taksówki po lodzie. No i oczywiście gra w hokeja, typowo zimowy sport. Mamy też hokej.
No, taki zimowy anturaż na pewno był bardzo romantyczny dla wszelkiego rodzaju randek. I taka randka na saniach też pojawia się na tym obrazie. Ale wiecie, nie wszystko tu jest takie sielskie. Zobaczcie tu. Padlina. No, po rozmiarze możemy przypuszczać, że to chyba jakiś koń zżerany właśnie przez kruki albo wrony i jakiegoś podmiejskiego psa. I jedna z moich ulubionych scenek w tym obrazie. Patrzcie, tata wrócił z pracy. Wyszła żona z jednym dzieckiem, a drugi maluch pędzi z rozłożonymi rękami, bo właśnie się będzie witał z tym swoim kochanym tatusiem. A w tle pasą się kurki, coś tam sobie dziobią. Taka też sielankowa troszeczkę sceneria. I inny szczegół. Zobaczcie na ten budynek. Widzicie? Dym leci z komina, coś tam się dzieje w środku. Patrzcie na to okienko drewniane, z takimi drewnianymi okiennicami w szczycie domu. Tam obok wmurowane są takie naczynia, jakby trochę amfory, a poniżej herb Antwerpii. To jest z pewnością browar. No i jak browar, to musi być gospoda. Zobaczcie, nawet jest przerębel w lodzie, żeby można było czerpać wodę do ważenia piwa. A ten pan na schodach, to on chyba już z tej gospody właśnie wyszedł i sobie musi zawiązać buty, tak? To na pewno była gospoda z wyszynkiem i z dużą ilością piwka. No i kolejna taka scenka, w której możemy podejrzeć prawdziwe życie takiego lodowego, zimowego miasteczka. Dwie gołe pupy. Po prostu ordynarne holenderskie pośladki. Tak artysta podpatrzył, no pewnie mężczyzn, którzy właśnie korzystają z toalety. Tam za tym browarem taka drewniana szopka, a po drugiej stronie pod drzewami to już nawet bez szopki. Też toaleta. Jeszcze jeden ważny szczegół na tym obrazie. Zobaczcie. Macie tutaj taką klapę, to trochę przypomina stare drzwi, przyparte kamieniami, pod spodem taki patyk i sznurek. To jest, słuchajcie, nie wiem czy zgadniecie, zgadujcie co to jest. Ja wam od razu podpowiem, to jest pułapka na ptaki. Możemy się domyśleć, że ptak wchodził pod te drzwi, miał tam wysypane ziarna, wtedy można było pociągnąć za sznurek i rosołek prawie gotowy. To jest bardzo ciekawy szczegół. Słuchajcie, malarz Overkamp, Hendrik Overkamp, bardzo inspirował się malarstwem Petera Bruegela starszego. Jest taki obraz Bruegela, który przedstawia właśnie pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki. Powstał jakieś, powiedzmy, na okrągło licząc 40 lat wcześniej. I zobaczcie, na tym obrazie pomiędzy drzewami jest dokładnie taka sama pułapka na ptaki. Ten pejzaż był już obecny w malarstwie holenderskim, ale właśnie XVII wiek to jest wielkie boom dla pejzażu. Artyści czerpali z natury. Bardzo często te pejzaże miały troszeczkę taki charakter dydaktyczny. My do końca nie wiemy, czy na tym pejzażu Overkampa tak naprawdę mamy się czegoś nauczyć, czy płynie tutaj jakiś morał. Niektórzy dopatrywali się, że może lód to jest ten symbol takiego niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas w życiu, no bo lód w każdej chwili może się załamać. Ale ja myślę, że była to po prostu piękna rodzajowa scena, którą malarz miał okazję wielokrotnie podpatrzeć w czasie swojego życia. Niezwykle szczegółowa. To słuchajcie, możemy robić studia nad strojami, nad łyżwami, nad sankami, nad architekturą. Przepiękne malarstwo. Overkamp rozwijał się jako malarz pejzaży zimowych. To było takie spécialité de la maison. To był jego główny produkt i te pejzaże zimowe malował na okrągło, nawet w środku lata. Choć w późniejszych latach, spójrzcie sobie na ten obraz,
Malarz troszeczkę zmienił technikę. Te obrazy wydają się takie jeszcze bardziej szczegółowe, bardziej może rysunkowe, coraz więcej detali. Tutaj już naprawdę możemy robić takie porządne, historyczne studia z dziejów mieszczaństwa, ale też niższych warstw społecznych Niderlandów XVII wieku. Atmosfera wciąż sielska, saneczki, łyżwy. Mam nadzieję, że nie opuści nas, chociaż prognozy pogody są różne. Cieszcie się zimą, bądźcie na bieżąco ze stroną Majus Podróże ze Sztuką, bo mam dla Was w przygotowaniu kilka takich krótkich podróży, krótkich, niespodziankowych wypadów w różne epoki i obrazy, a także miejsca. Trzymajcie się ciepło, bo jutro straszny mróz i życzę wszystkim dobrej nocy.